Sto jabłoni na stulecie przybycia dzieci syberyjskich do Japonii. Ponad 100 lat temu w Rosji wybuchła wojna domowa. Polskie dzieci na Syberii znalazły się w dramatycznej sytuacji. Pozbawione rodziców i domów, były skazane na pewną śmierć. Dla małych carskich zesłańców pojawił się nieoczekiwany sprzymierzeniec. Dzięki wsparciu japońskiego Czerwonego Krzyża polskie dzieci dostały szansę na nowy start. Polski Komitet Ratunkowy we Władywostoku nawiązał kontakt z japońskim konsulem. Potem poszło już szybko. Sprawą zainteresował się dwór cesarski, a nawet sama cesarzowa. Czasu było mało. Syberia pogrążyła się w krwawym chaosie. Bolszewicy szykowali się do ataku. Japoński Czerwony Krzyż poruszył niebo i ziemię i udało się. W lipcu 1920 roku pierwsza grupa dzieci dotarła bezpiecznie do portu w Tsurudze. Troskliwi Japończycy powitali je pięknym gestem – jabłkami. Smak tych owoców po okresie głodu i chorób pozostanie w ich wspomnieniach na zawsze. Do końca 1922 roku do Japonii przybyło 765 dzieci. Znalazły one schronienie w sierocińcu Fukudenkai w Tokio. Gościnność, której doświadczyli młodzi repatrianci, przeszła ich najśmielsze oczekiwania, a ich historie wypełniły strony gazet. Symbolem poświęcenia Japończyków była pielęgniarka Fumi Matsuzawa, która zmarła po zarażeniu się tyfusem. Wiedziała o zagrożeniu, jednak nie odeszła od łóżek dzieci. Ta odległa historia przypomina nam o solidarności przekraczającej granice. Cierpiące dzieci odnalazły schronienie w sercu Japończyków. Warto, aby ta historia przetrwała w naszych sercach.